No, ciekawy fig. Na pewno sprzyda mi się do moca, którego buduję. Tak, udało się. Zrobiłem dobre pierwsze wrażenie. Spodobałem się mu. Mam nadzieję, że będzie mnie doceniał i często ze mnie korzystał. Drugi dzień już tu siedzę. Gdzie on jest? Miał dodać mnie do jakiegoś moca. Stary, na co ty masz nadzieję? Zaraz przyjdzie, chwilę się tą pobawi i rzuci cię w kąt. Tak jak nas wszystkich. A potem to już trzeba żyć sobie swoim życiem. Nie. Ja jestem inny. Jestem wyjątkowy. Widziałeś, jak zareagował, jak na mnie zobaczył. Ucieszył się. Bardzo się ucieszył. Stary, na co ty masz nadzieję? Zaraz przyjdzie, chwilę się tą pobawi i rzuci cię w kąt. Tak jak nas wszystkich. A potem to już trzeba żyć sobie swoim życiem. O! Idzie. Na pewno teraz weźmie mnie. Ha, ha, ha! Mówiłem! I co? Widzisz? Minął miesiąc, a on dalej bawi się mną. Widzę, ale widzę też, że powoli przestaje się tobą interesować. Zauważ, że ostatnio zbiera pieniądze. Czy to oznacza, że będzie chciał kupić nowy zestaw? Najprawdopodobniej tak. A jak kupi nowy zestaw, to będzie miał nowe minifigurki? Dokładnie. A tam. Będzie się bawił nowymi i mną. No to zobaczysz. Skończysz jak my wszyscy. Wow, ale kozak figurka. Jesteś teraz moją najlepszą figurką, jaką kiedykolwiek miałem. Mówiłem, od pół roku nawet na ciebie nie spojrzał. Zawsze tak jest. Ludzie już tacy są. Kupują nas, bawią się nami przez jakiś czas, po czym zapominają o nas na zawsze. Ale dlaczego? Taka jest ich natura. Wolą to co nowsze, a wszystko w końcu się starzeje. Dlatego cały czas kupują nowe minifigurki, a stare odrzucają,